No, idziemy dalej, słuchajcie. Szukamy jeszcze innych nowości. Wow, słuchajcie. Dobra, ruszamy dalej, słuchajcie. Znalazłam! Słuchajcie, następne cuda. Witam się z Wami już ponownie. Zobaczcie, co ja tu dzisiaj dla Was mam. A mianowicie jest to Cotton Candy, czyli przepyszna wata cukrowa. No to jak, podoba Wam się? Mam nadzieję, że tak, więc każdy, kto lubi watę cukrową, zostawia kciuka w górę i zaczynamy! Kochani, to słuchajcie, zaczynamy otwieranie. Sami widzicie, że właśnie taką watę cukrową możecie znaleźć w tej chwili w Biedronce. Także jeśli się tam wybieracie, to wiecie, czego już możecie szukać. No ale dobra, spójrzcie, o co tu w ogóle chodzi. Jest to owszem wata cukrowa, ale zobaczcie, pachnąca, elastyczna masa z efektem waty cukrowej. No i możemy ją mega rozciągać. Zapowiada się ekstra. No to jak, otwórzmy sobie chociaż jedną watę cukrową na dobry początek. No powiem Wam szczerze, że ja się chyba nie mogę zdecydować, ale... Albo nie, w sumie mogę się zdecydować. Dobra, biorę tą zieloną. Ona wygląda na całkiem fajną. Zobaczcie, rzeczywiście wygląda jak prawdziwa wata cukrowa. Taka, wiecie, na patyku. Myślę, że każdy z Was jadł. Jak jedliście, to pamiętajcie o kciukach w górę. No to co? Naprawdę pachnie. Tu mamy zameczek, więc otwieramy. Aha, no i kochani, w ogóle zobaczcie, wszystko jest od wzoru usz, chyba tak, dobra. Otwieramy, słuchajcie, ja tu sobie już właśnie napoczęłam co nieco, zaglądamy do środka. Tu wygląda jak taka zwykła niespodzianka. Ojejku, ale mocno jest zamknięte, słuchajcie, wata cukrowa i proszę bardzo, niespodzianka w środku. Zaraz, czy to jest ta masa, która jest pokazana na samym początku? O! Rzeczywiście, ale bajer. Dobra, słuchajcie, muszę ją sobie otworzyć. Więc uwaga, otwieramy. Zaglądamy. W ogóle jestem ciekawa, jakie to będzie w dotyku. Czy takie mięciutkie, czy co? Ale śmieszne. Powiem Wam, że no to jest takie super miękkie. W ogóle zobaczcie, co się z tym dzieje. To się praktycznie od razu rozkłada. Widzicie? O! Ale czad, jak się rozciąga, jak wata cukrowa. Wiecie, co jest najlepsze? Ja tak teraz ją sobie jeszcze powącham. O rany, ona pachnie jak guma balonowa. Jejku, ale super, jak ktoś lubi z Was gumę balonową, to słuchajcie, ta wata cukrowa. To jest to, jak to się rozciąga. No nie wierzę, spójrzcie. Ale mega, słuchajcie, ja Wam to muszę jeszcze raz pokazać, bo jak się to rozciągnie, to wtedy rzeczywiście jest ten efekt waty cukrowej. Tak, to jest bardziej taka masa, taka nawet ciastolina bym powiedziała. Tylko, że taka super miękka. No a jak ją rozciągamy, to patrzcie, od razu jakby wtedy... Brety, a to się tak wiecie. Możemy rozciągać i zwijać znowu. I tu tak dopiero czuć jak wata cukrowa. No i ten zapach, mniam, orety. No to patrzcie, kochani, jak to się mega rozciąga, nie? Po prostu nie uwierzycie. Wow, widzicie? I jeszcze mogę to rozciągnąć i to się tak w sumie znowu chowa. I rozciągamy, i chowamy. Także w sumie tak w kółko się można bawić. Czad! No i pięknie pachnie, także... Jak ktoś z Was lubi, to kochani, to taki slime, tylko jakby w lepszym wydaniu, bo się super rozciąga, no i przepięknie pachnie, także to jest na pewno duży plus.
A jak się bliżej przyjrzycie i tak rozciągniecie właśnie tą masę, oho, spójrzcie, najpierw ją sobie mocno rozciągnę, ok? I teraz, jak tu sobie włożycie rączki, to słuchajcie, to jest dosłownie jak wata cukrowa, patrzcie na to. Ale bajer, super, naprawdę taka typowa wata cukrowa. Jeszcze raz tu zobaczę może, o, widzicie, tak w środku to wygląda. Jak wata cukrowa, naprawdę, po prostu nie wierzę. Dobra, jestem ciekawa, jakie są inne jeszcze smaki, więc słuchajcie, to sobie możemy schować tu do środeczka, o, zobaczcie. Opakowanie, żeby to nam nigdzie nie zginęło. Dobra, zostawiam tę jedną niespodziankę i wybieram kolejną. No dobra, kochani, to słuchajcie, może wybierzmy sobie jeszcze ten, pomyślmy, różowy, co to może być, jak myślicie, jakaś truskawka może? To pewnie będzie pachniało jakąś jagodą, więc będzie ekstra. A to żółte pewnie... Aha, tu ma, dobra, okej. Okay. Słuchajcie, szybko się zorientowałam, tu będzie cytryna, to ja nie chcę cytryny. O, winogrona! O, to ja otwieram fioletową niespodziankę. No, kochani, słuchajcie, tutaj jest właśnie ten znaczek. Ja go na początku nie zauważyłam z tego wszystkiego, no właśnie. Na każdym mamy znaczek. Tu tak dla przypomnienia właśnie jest guma balonowa, proszę bardzo, więc smak się zgadza, właściwie zapach. A ja otwieram teraz tą fioletową o smaku winogron. Kochani, zaglądam do środka. Uwaga, otwieramy sobie tą naszą niespodziankę. Okej, sprawdźmy. O rety, ale otwierania tutaj było. Dobra, zaglądamy tu. Fioletowa masa, czyli kolory mamy takie same. Tu by się wszystko nam zgadzało. Dobra, i otwieramy niespodziankę. No, super, super. Ale fajna! Joko, miękka znowu! Na początku taka jeszcze jest zbita, ale proszę bardzo, zobaczcie. Rozciągamy i... O, ale wspaniała! Ojejku, i jak pachnie, kochani jeny, ten zapach to się normalnie aż unosi w powietrzu. Mega jest, naprawdę. To mi musicie teraz tak uwierzyć na słowo, także bardzo fajny. Wow! Kochani, to słuchajcie, widzieliście już fioletową, tą o smaku winogron, tą o smaku gumy balonowej. To jeszcze teraz otwórzmy sobie może tą, która ma zapach, uwaga, truskawy. No to co, testujemy od razu. Zobaczcie w ogóle, Jezu, jak ładnie wygląda. Super! Dobra, to uwaga, kochani, otwieramy sobie następną niespodziankę. Oj, ja chyba tak nie dam rady, muszę sobie... Słuchajcie, naciąć to, o rety. Dobra. I sprawdzamy, jak tu się będzie prezentowała nasza wata cukrowa. Dobra, jest rzeczywiście czerwona. O, truskawka, to słuchajcie, zapach będzie na pewno przepiękny. No więc sprawdzamy. Ojejku, ale mocno tu jest upchnięta, słuchajcie. Jeju, dobra. Ale super, jejku, i jak pachnie, o rety, ale powiem Wam, że, ojejku, przepraszam, że tak zabieram, ale słuchajcie, musiałam ją powąchać tak bardziej, powiem Wam, że ten zapach jest najsłabszy ze wszystkich, tak najbardziej wyraźniejszych, najmocniejszy ma guma balonowa, no i te winogrona, a ta truskawka tak słabo pachnie, ja myślałam, że ten zapach będzie jakiś ekstra, a tutaj tak nie bardzo, ale zobaczcie, teraz wygląda naprawdę czysta wata cukrowa, dokładnie tak wygląda.
Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać, co sądzicie właśnie o tej masie, którą możecie teraz znaleźć w Biedronce, która dosłownie przypomina, słuchajcie, watę cukrową. Ten efekt jest mega widoczny. No i przepięknie pachnie, więc plusów tu jest sporo. Dajcie znać, czy Wy też zamierzacie ją kupić, czy Wam się spodobała. Pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Hejka, kochani!